Dzisiaj finał szlachetnej paczki we Wschowie. Jesteśmy w szatni na Stadionie Miejskim. Może pani przybliżyć naszym widzom, co tutaj dzisiaj się tak naprawdę działo? Tak, ma pan rację, dzisiaj jest finał szlachetnej paczki, także darczyńcy przywożą prezenty, można to tak powiedzieć, prezenty przedświąteczne dla rodzin, które sami wybrali z naszego systemu informatycznego ogólnie dostępnego. Te paczki, jeżeli rodzina się zgadza, od razu darczyńca wiezie do rodziny, a jeżeli nie ma czasu darczyńca, na przykład nie chce pojechać do rodziny, albo rodzina nie wyraża zgody na kontakt, więc one tutaj zostają w magazynie i wolontariusz już sam z kierowcą wiezie te paczki do rodziny. A ile było tych rodzin i w jaki sposób one zostały wybrane? Rodzin było ogólnie 19, jak na ten rok. Cztery nie spełniły kryteriów szlachetnej paczki, czyli nie zostały zakwalifikowane do pomocy, dlatego że stwierdziliśmy, że no, rodzina jest na przykład roszczeniowa, która uważa, że ta pomoc jej się należy. Rodziny wybieraliśmy ze szkół, dlatego że myślę, że pani pedagog, która pracuje i zna rodziny, zna dzieci, wie z jakimi problemami się borykają, gdzieś, gdzie przydarzyło się jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, a nawet takie rodziny, które właśnie nie krzyczą o tą pomoc, które się wstydzą, też mieliśmy takie sytuacje, że rodziny się nawet wstydziły, one nie chciały, starają się zaradzić jak mogą tej własnej biedzie, która nie jest zawiniona. No ale my właśnie szukamy takich rodzin, żeby podnieść jakąś wartość, pokazać te uczucia, bo to nie ma być pomoc tak jak z opieki społecznej, gdzie jest ta materialna, przyznawana. Tu chodzi o to, aby wolontariusz, kontaktując się z taką rodziną, pokazał te swoje uczucia, że jakąś taką odpowiedzialność za tę rodzinę, że ktoś się nimi interesuje. W tym świecie teraz no, różnie bywa i ciężko jest, czasami właśnie te osoby zostają same sobie gdzieś tam w kącie. Dlatego no, chcemy jakoś tą ideę tak rozpowszechniać. Kim są darczyńcy? Darczyńcy, no właśnie tutaj troszeczkę, no mogę powiedzieć może nie, że z jednej strony może troszkę się zawiodłam, bo ze Wschowy jedynym darczyńcą była szkoła Staszica. I większość to były firmy prywatne z Poznania na przykład, ze Szlichtyngowej szkoła także, z Głogowa, z Lubinia. Nawet dostaliśmy dzisiaj paczkę kurierem z Platformy Obywatelskiej z Warszawy. Także no fantastycznie. Widzę, że w tych większych miastach ludzie bardziej rozumieją tą pomoc i są bardziej chętni do pomagania. Chociaż to nie znaczy, że osoby prywatne mają robić tak dużą paczkę, bo dużo się słyszy na przykład na ten temat, dlaczego pralka, jeżeli to już jest jakiś luksus. To nie chodzi o to, że komuś dać pralkę, to chodzi o to, że osoba, która mieszka powiedzmy w jednym pokoju z dwójką, z czwórką dzieci, ma łazienkę na korytarzu, pierze ręcznie, no myślę, że nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji. Może dla nich to jest luksus, ale na przykład dla nas takich normalnych ludzi, którzy jakoś żyją na normalnym poziomie, to jednak nie jest. Może powiedzmy jeszcze kilka słów o wolontariuszach. A wolontariusze są w ogóle wspaniali. Ogólnie są to młodzi ludzie, no tutaj ze Wschowy, z okolic Wschowy, którzy bardzo, bardzo się angażują uczuciowo też, bo bardzo dużo płaczu dzisiaj na przykład było, jeżeli pojechali do rodziny i ta rodzina była im naprawdę ogromnie wdzięczna, było widać łzy w oczach albo szczęście, przyjeżdżali tutaj i też płakali, także uczucia są też ogromne. Wolontariusze, no w sumie mam też kilku wolontariuszy z Caritasu tutaj ze Wschowy. Także to są no, praktycznie w sumie różni ludzie, ale mogę też powiedzieć, że wolontariuszami są kierowcy, którzy na przykład są tylko kierowcami, nie idą do rodziny. Albo na przykład Święty Mikołaj, który był dzisiaj u nas, także jest wolontariuszem. Ilu było tych wolontariuszy? Razem ze mną 11. To jest finał szlachetnej paczki, czyli następna taka akcja za rok. Czy w tym czasie między świętami również coś będzie się działo? Nie, następna akcja jest za rok szlachetnej paczki. Oczywiście można przekazywać 1% podatku
między świętami, ale dzisiaj też się pojawiła rodzina z Poznania, która chce pomóc tej swojej wybranej rodzinie na wiosnę, na przykład przed świętami wielkanocnymi, ale to już jest także poza projektem, także tacy darczyńcy też się pojawiają. Czego potrzebują rodziny i co znajdowało się w tych paczkach? Muszę powiedzieć, że rodziny jednak bardzo skromnie podchodziły do tego i głównie to była odzież na zimę, czyli kurtki, obuwie, żywność. No my pytaliśmy właśnie o jakieś sprzęty ewentualnie, które by się przydały, no to rzeczywiście okazywało się, że ludzie piorą w rękach albo 10-osobowa, 11-osobowa rodzina gotuje na gazówce, gdzie działa tylko jeden palnik, więc takie sprzęty też pisaliśmy i powiem panu, że darczyńcy takie kupowali, nowe pralki czy gazówkę, mikrofalówka też się pojawiła, prysznic, bo rodzina myła się w misce, nie ma skończonej łazienki, także prysznic też się pojawił w tych paczkach. Ogólnie odzież, zwracamy uwagę na to, aby była nowa, chociaż muszę powiedzieć, że szkoła przygotowała odzież używaną w bardzo dobrym stanie i rodzina była bardzo mile zaskoczona, było 27 paczek, także praktycznie w jednopokojowym mieszkaniu ciężko było w ogóle zmieścić te paczki, także też płakali ze szczęścia. Tutaj w centrum mamy świąteczną atmosferę, są świąteczne rysunki, choinka, mamy, widzę, też ciastka. Kto się zaangażował i w jaki sposób został ten właśnie to świąteczne centrum Szlachetnej Paczki we Wschowie przygotowane? No pierwsze co, to magazyn, który nam udostępniło Centrum Kultury i Rekreacji. Te wszystkie rysunki namalowały dzieci z przedszkola Sióstr Salezjanek, a świąteczne pierniki zasponsorowała nam cukiernia pani Jolanty Kasperskiej. No i prywatne osoby też nam tutaj pomogły, także udostępniły nam na przykład laptopa z internetem, gdzie możemy od razu po odwiedzeniu rodziny wprowadzić ankietę zwrotną, którą darczyńca dostaje, taki darczyńca, który nie pojechał zawieźć paczki rodzinie. No i też możemy podziękować kierowcom, nie też takim prywatnym osobom. No myślę, że to wszyscy.